Agnieszka, jak ci się podobają czary Mary w Zakopanem? No, pierwszy spacer po ciemnościach. Ładnie, bardzo ładnie. Robi wrażenie. Ja jestem kobietą z nadmorza, więc góry są dla mnie abstrakcją. Powietrze jest zupełnie inne, ale... Jeszcze dobra, co? Jeszcze dobra. No i oczywiście dzisiaj mam urodzinowy trening z moim braciszkiem, więc... No i Marcia jest, i Rzyszcz, więc pokażemy dzisiaj wam, jak się ćwiczy z Zakopanem. Jesteśmy wyjątkowo fajnie, bo mamy otwartą naszą siłkę. Dla nas tylko high gym w Zakopanem, więc będzie się działo. Dobra. Po treningu Radio jak najbardziej pokazał znowu kilka sztuczek, jeżeli chodzi o trening. To jest najfajniejsze, że mając już swoje takie długie doświadczenie, cały czas czegoś nowego się uczę, więc uważam, że cały czas w tej sferze sportów sylwetkowych, w treningach siłowych można nauczyć się jakiejś nowej techniki, nowego podejścia, nowego poczucia mięśniowego i badać swoje ciało. I ja na pewno jestem jedną z takich osób, która naprawdę bardzo otwarcie podchodzi do tego. Często mówię, że uczę się nawet o swoich podopiecznych, słucham ich wyraźnie tego, co potrzebują, ale też przede wszystkim, co mają do powiedzenia, bo każda osoba to indywidualność i wiadomo, że wydaje te 3 grosze ze swojej historii na temat ćwiczeń i innych różnych jakichś tam planów treningowych i doświadczenia, które ze sobą niosą. My już kończymy trening. Czas na shake. I oczywiście troszeczkę dzisiaj będziemy się bawić. Gdzie idziemy? Idziemy gdzieś na jakiś klubałówkę? Nie na klubałówkę. Coś tam. Kasprowy. Na Kasprowy, tak? Urodzinowa wyżerka. Nie może być zbyt dużą wyżerką, ale dotarłem. Mój wspaniały 6. zmysł ściągnął mnie do tego miejsca. Trafią do nas? Do mnie. Pojedź. Oj, ale... Nie. Powiedz dokładnie, co powiedział pan do mnie. No, ja jest pan pewien, że chce pan 2 dania. One są naprawdę bardzo duże. Nie wiem, czy pan to zje. Pan mnie jeszcze nie zna z tej strony, ale ja naprawdę to zje. No, tak, ale to jest pan pierwszą osobą, jak tutaj to widziało mnie takie zamówienie. I tak to skupiłam ja, że ja mam 3 rzeczy. To pan nic nie powiedział. Nie? Thank you.
Cześć, witam wszystkich serdecznie, oczywiście. I jakiś mały komentarz też się należy do naszego videobloga. Jak sami zdążyliście zauważyć, tak naprawdę był to mega aktywny 6 tydzień. Przede wszystkim wyjazd do Zakopca. Spędziliśmy tam troszeczkę czasu na pełen relaks. No i oczywiście miałem okazję spędzić tam też moje urodziny. Fajnie, bo akurat miałem możliwość zrobienia treningu takiego troszeczkę bardziej rodzinnego. Oczywiście Marcia poza ze mną, mój brat też mnie odwiedził. Jest naprawdę bardzo, bardzo udany wyjazd. Góry same w sobie działają na pewno na mnie w taki jakiś, powiem wam, magiczny sposób. Nie wiem, jak to dobrze określić, ale zawsze składałem myśli razem, dałem jakieś troszeczkę więcej czasu na to, żeby zastanowić się, ułożyć sobie wszystko w głowie. Na pewno na te 6 tygodni przed jest to idealne miejsce, gdzie mogę przygotować swój cały plan działania do mojego wyjazdu do Hiszpanii. Bo jakby nie było, te 6 tygodni to już praktycznie niebawem, za chwilę zobaczymy i już będzie mniej niż miesiąc, więc czas nieubyganie leci. Jeżeli chodzi o żarcie, bo tam widziałem, że też pytacie się, u mnie to naprawdę w tym momencie wygląda praktycznie cały czas bez zmian od jakichś 3-4 tygodni. Aktualnie jestem tam na 4 takich porcjach węglowodanów w ciągu dnia. Składałem się tam przeważnie ze słodkich ziemniaków i ryżu. Gdzieś około tam 60 gramów węglowodanów na posiłek. Mam też 60 gramów białka. Głównie z postaci ryby i kurczaka. Z rana mam też pomieszane troszeczkę posiłki. Przeważnie jest to jakiś izolat, to tłuszcze, ryby, jajka. I wieczorem jeszcze mam póki co rozbefa ze swoim ryżem. Taką fajną zajawką, więc udało nam się odkryć z Marcią taki mały posiłek, który daje mi mega frajdy. Tniemy cukinię, wrzucamy ją na patelnię, tak powiedzmy jedną małą cukinię, z dwa pomidory. Dodajemy coś jeszcze do tego? Jeszcze? Cukinia, pomidory, bazylia. Papryka. No i ogólnie wszystko. Czosnek? Wrzucamy wszystko do... Znaczy wrzucamy, no Marcia wrzuca. Wrzuca do tego, na tą patelnię. Ale powiem wam, że to jest tak fajne, bo ta cukinia puszcza ten sok. Jakby takie urozmaicenie, jeżeli chodzi o dietę, więc i fajne jest to, że ta ilość tych warzyw, wiadomo, nie jestem w stanie zaburzyć, jak to robię, tak jak się od czasu do czasu zwiększę ilością warzyw na swoją dietę, ale działa na mnie bardzo fajnie, bo przede wszystkim jestem pełny, dlatego dzisiaj jest jeden właśnie z tych dni, w których właśnie już nie mogę się doczekać, kiedy zjem sobie, w sumie śmieszne, bo człowiek się cieszy w sumie tak naprawdę do kuźwa zwykłych warzyw, ale jest to fajne, bo jakby nie było w tym okresie redukcji, zawsze doceniamy to. Takie małe rzeczy, które przeważnie dla zwykłych ludzi w ogóle są niedostrzegane. Ja na przykład teraz jesteśmy w centrum handlowym, więc wiele pokus z każdej strony, ale jakby nie było, żebyście nie myśleli, że pojemniczek oczywiście był. I jak zdążyliście też zauważyć, na naszym vlogu był też i trening ten taki właśnie typowo urodzinowy. Tam jakby nie było, troszeczkę poleciliśmy bardziej tak spontanicznie. No ale już drugi trening tam był bardzo zaplanowany. Głównie było wiadomo, to ćwiczenia wszystkie skierowane jakby taką grubość pleców. Chciałem przede wszystkim postarać się troszeczkę bardziej też jakby skupić się na tej dolnej części grzbietu.
Tam jedno ćwiczenie, które powinno jeszcze być nagrane, myślałem, że nagrywa ktoś, a okazało się, że nie był włączony przycisk. Jeszcze było jeszcze przenoszenie za głowy, ze sztangielką. Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo fajne ćwiczenie. Sami zdążyliście też zauważyć, że mam martwy ciąg wraz z podciąganiem na drążku, więc robię pewne ćwiczenia na grubość, dodatkowo na minimalnie szerokość, taki mały akcent, ale jest to tylko i wyłącznie z tego powodu, że po prostu muszę też pamiętać o tym. Wiadomo, że ja nie mam szerokich pleców, ale jeżeli już mam tą grubość, to też o niej nie zapominam. Ja aktualnie robię dwa treningi pleców, więc jeden jest taki typowo właśnie na grubość, a drugi jest na szerokość i minimalny akcent właśnie na grubość. Powiem wam, że jest już nieco ciężej mi, bo głównie tak naprawdę z tego powodu, że to napięcie zaczyna być coraz większe. 6 tygodni, ludzie się coraz częściej pytają, nie wiem czy forma jest tak dobra na te 6 tygodni, ale z tego co rozmawiałem z moim bratem, no jest zadowolony, więc mam nadzieję, że wszystko idzie według planu. No i mam nadzieję, że na pewno wstydu nie będzie. Ja się czuję przede wszystkim bardzo dobrze, to jest dla mnie najfajniejszą rzeczą w tym wszystkim. Nie mam takich jakichś zjazdów energetycznych mocno. Wiadomo, że czuję się głodny szybko i zjem posiłek i znowu za chwilę chcę mi się z czegoś zjeść, ale ogólnie jeżeli chodzi o takie poczucie psychiczne, w jaki sposób w ogóle podchodzę do tych przygotowań, jest one na dużo lepszym poziomie niż wcześniej. I oczywiście wagę teraz aktualnie mam około tam 103,5-104 kg. No i powiem wam, że na pewno teraz jestem w takim momencie, gdzie wróciliśmy z tych gór, czuję, że naprawdę metabolizm mega się rozkręca, więc na pewno będzie się działo. Powiem wam, że mamy tak dużo materiału, że ogólnie nie mamy czasu go składać, więc rozdzielimy ten vlog na vlog ogólnie teraz na ten mój trening i moje urodzinowe party na siłowni w High Gym w Zakopanem, gdzie pozdrawiam całą ekipę. No i oczywiście mamy też trening nagrany cały marcie, ale tu już wrzucimy za kolejne kilka dni, bodajże w poniedziałek, w wtorek, więc te dwa vlogi będą dosyć blisko siebie. Jak zawsze dziękuję wam za wszystkie suby, przede wszystkim na naszym YouTubie. Staramy się w miarę możliwości nagrać to w jakimś takim naszym własnym stylu. Nie staramy się za bardzo się, nie wiem, markować kogoś i udawać, po prostu to jest troszeczkę i dla nas fajna zajawka, bo możemy mieć pewną pamiątkę. Jakby nie było, ktoś napisał i skomentował, że jest to dziennik treningowy, więc na pewno w pewien sposób jest to dziennik treningowy, ale też jakby taka dodatkowa motywacja do tego, żeby jednak skupić się głównie na tym właśnie wyjeździe, na tym starcie. No, to by było na tyle. Jakby nie było, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym vlogu.